Wielki Piątek to w Kościele katolickim upamiętnienie męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy w kościołach nie są sprawowane msze. Dla ewangelików to najważniejsze święto. Wielki Piątek jest dla luteran dniem ustawowo wolnym od pracy. Fatima Orlińska. Wielki Piątek to dla ewangelików najważniejszy czas w całym roku liturgicznym. Moment, w którym warto się zatrzymać i przez pryzmat śmierci Jezusa na krzyżu spojrzeć na zmartwychwstanie. To mocne przeżywanie duchowe, dlatego w kościele ewangelickim obowiązują szaty koloru czarnego. My świętujemy już od samego rana, to jest pierwsze. Mamy ustawowo zagwarantowany dzień wolny od pracy, także dzisiaj Wielki Piątek więcej ludzi niż zwykle przychodzi na nabożeństwo, bo chcemy stawać wspólnie pod krzyżem Jezusa Chrystusa, no bo krzyż jest symbolem chrześcijaństwa, w tym krzyżu jest nasze zbawienie. Bez Wielkiego Piątku, bez śmierci krzyżowej nie byłoby zmartwychwstania, byłoby radości zmartwychwstania, dlatego tak bardzo zwracamy uwagę na ten Wielki Piątek. Co również charakterystyczne u ewangelików, to właśnie w Wielki Piątek wierni gremialnie przyjmują Komunię Świętą. Dla wiernych Kościoła katolickiego to z kolei dzień, w którym przed świętowaniem Wielkanocy mogą się wyspowiadać. Czas na solidny rachunek sumienia, żal za grzechy, szczerą spowiedź oraz pokutę. W wielu miejscach konfesjonały przyjmują do późnych godzin wieczornych. Wielki Piątek to jest jedyny dzień, podczas którego Kościół nie sprawuje mszy świętej. Jeśli chodzi o takie przepisy związane z praktyką, no to jest to też dzień wstrzemięźliwości i ścisłego postu, czyli 3 posiłki i bez mięsa oczywiście. Natomiast w centrum Wielkiego Piątku jest krzyż, czyli śmierć Jezusa, którą rozważamy. No i liturgia, mimo że nie ma mszy świętej, jest liturgia w centrum, której jest adoracja krzyża. To jest dzień, w którym rozważamy właściwie centralną prawdę naszej wiary, czy wstęp do tego, co będziemy przeżywali w niedzielę, bo na krzyżu, na śmierci Jezusa się nie kończy. Tym centralnym punktem to jest zmartwychwstanie, czyli ta eksplozja życia i radości, na którą oczekujemy. Zarówno dla katolików, jak i ewangelików Wielki Piątek jest dniem przede wszystkim wyciszenia i zadumy. W kościele ewangelicko-augsburskim nie celebruje się święcenia pokarmów czy budowania grobów pańskich.